Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed Wami pierwszy materiał z nowej serii, który chciałbym po prostu prezentować różnorakie gry. Nowsze, starsze, darmowe, płatne, po prostu wszystko, co w jakiś sposób mnie zaciekawiło. Recenzja to za duże słowo na takie materiały, no ale tutaj po prostu przedstawię Wam, jakie możliwości, jakie wybory oferuje nam dana gra, pokażę Wam króciutki gameplay, a także wtrącę tutaj moje opinie na temat danego produktu. Dobra, tak więc na pierwszy ogień idzie gra Loadout. Jest to darmowa strzelanka, którą możecie sobie bez problemu pobrać z platformy Steam. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się taka komiksowa oprawa, co później zobaczycie sobie jeszcze na gameplayu. Dobra, najpierw przejdę do tego, co według mnie w tej grze jest najciekawsze i co mnie do niej przyciągnęło. Mowa tutaj o opcji tworzenia swojej broni. Nazwa, możemy sobie nawet swoją broń nazwać, to jest nieważne. Przede wszystkim na początek wybieramy sobie szkielet naszej broni. I tak mamy do wyboru strzelbę, wyrzutnię, broń pulsacyjną oraz laser. Wybiorę sobie na przykład wyrzutnię. No i tutaj mamy naprawdę dużo opcji do wyboru. Na początek możemy sobie wybrać typ pocisków, jakich będziemy używać. Możemy sobie wybrać po prostu zwykłe pociski, ale również możemy sobie wybrać pociski, które powodują obrażenia elektryczne albo podpalają innych graczy. Możliwe jest również używanie pocisków, które leczą po prostu graczy z naszej drużyny. To jest również bardzo ciekawa opcja i można to bardzo fajnie wykorzystać. Dużo razy spotkałem się w trakcie gry, że ktoś z tego korzystał i po prostu leczył swoich graczy ze swojej drużyny. Dalej możemy sobie wybrać na przykład tor lotu, możemy sobie wybrać niską parabolę, albo że pociski będą robiły korkociąg i tak dalej. Możemy sobie wybrać lufy, że na przykład nasza broń będzie wypuszczać 3 pociski i tak dalej. Wybieramy sobie kolbę, to wszystko, wszystkie ulepszenia mają swoje plusy i minusy. Można przy tym siedzieć i naprawdę wymyślić sobie dość ciekawą broń. Wszystkie nowe ulepszenia odkrywamy sobie w drzewku rozwoju, które jest dość pokaźne, jeśli chodzi o taki typ gry. Jak widać, tutaj właśnie odkrywam sobie nowe lufy, nowe pociski i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. No i tak do każdego typu, do strzelby, wyrzutni, broni pulsacyjnej i laseru. Mamy również możliwość korzystania ze sprzętu. Domyślnie są to granaty, które możemy na przykład zamienić w granaty, które zadają obrażenia od elektryczności albo po prostu są leczące. Możemy również sobie kupić na przykład przenośną wieżyczkę, którą ustawiamy i ona nam pomaga w walce. Możliwe jest również personalizowanie swojego bohatera. Do wyboru mamy 3 postacie i możemy je spokojnie personalizować, z tym, że tutaj nowe rzeczy, takie jak, nie wiem, fryzury, ubrania i tak dalej, kosztują już walutę, którą niestety trzeba kupić za prawdziwe pieniądze. Ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka przeszkoda, gdyż to są po prostu aspekty wizualne. Wszelkie ulepszenia, które znajdują się w drzewku rozwoju, kosztują tylko, można kupić tylko za walutę w grze, więc zdobywaną w grze, więc wydaje mi się, że to jest ok. Dobra, teraz przejdźmy już do samego gameplaya. Jak już mówiłem na początku, gra posiada taką komiksową oprawę, która razem z przerysowaną i przesadzoną brutalnością tworzy naprawdę fajny efekt. Jak widać w samej rozgrywce, jeśli tutaj dostaniemy w klatę, to po prostu tą klatę nam rozwala. Jeśli dostaniemy w nogę, to może nam tą nogę urwać, jeśli dostaniemy w łeb, to po prostu ten łeb nam się rozwali i tyle. Wiadomo, jest to strasznie brutalne, ale wydaje mi się, że to do takiej komiksowej grafiki bardzo pasuje i w całości wypada naprawdę fajnie. Dobra, ale przechodząc już do takiej konkretnej rozgrywki, to w grze mamy kilka trybów. Pierwszy z nich, taki najbardziej podstawowy, to jest Team Deathmatch, z tą różnicą, że tutaj musimy potwierdzić zabicie naszego przeciwnika. Wygląda to tak, że po zabiciu jakiegoś przeciwnika z niego wypada kapsułka, czy jakkolwiek to nazwać, i my musimy ją po prostu zebrać, żeby potwierdzić zabicie. Kolejnym trybem jest zwykłe przejęcie flagi, z tym, że tutaj jest to przejęcie młota, ale to nie robi żadnej różnicy. Następnym trybem jest przejmowanie punktu, również bardzo standardowy, po prostu musimy przejmować punkty, udając się do nich, odczekać tam chwilę i tak dalej.
ostatnim trybem, który wydaje mi się, że jest najciekawszy, to jest takie zbieranie kryształów. Po prostu jeden gracz zostaje tak zwanym kolekcjonerem i jego zadaniem jest zbieranie takich kryształów i zanoszenie ich do konkretnych punktów. Zadaniem jego przyjaciół jest po prostu obrona go, a zadaniem graczy z drużyny przeciwnej jest po prostu zabicie tego kolekcjonera. Drużyna, która pierwsza zdobędzie określoną ilość punktów, wygrywa. I tyle. Podsumowując, powiem, że Loadout to nie jest gra, w którą będzie się grało latami czy miesiącami. Jest to po prostu gra, do której warto co jakiś czas przysiąść i rozegrać sobie jeden czy dwa mecze i po prostu świetnie się przy tym bawić. Mamy tutaj bardzo fajną komiksową oprawę graficzną z tą przesadzoną, przerysowaną brutalnością i do tego ciekawy system tworzenia, ulepszania broni z naprawdę dużą ilością opcji i dodatków. Ja tą grę polecam praktycznie wszystkim, no bo jak już wspomniałem, jest to gra darmowa i można ją spokojnie sobie przetestować. Warto jeszcze powiedzieć, że balans gry nie jest zachwiany i po prostu wydaje mi się, że każdy ma równe szanse, niezależnie od tego, czy płaci prawdziwą gotówką, czy nie. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, czy taki typ materiałów wam się podoba i czy po prostu chcecie, abym opisywał więcej gier. Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko, tak więc żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.